Cześć kochani, witam Was serdecznie w czwartym już vlogmasie. Powiem Wam, że czas mi tak szybko ucieka, że nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ja teraz sobie siedzę i będę rozpakowywała swój kalendarz. A Niunia sobie siedzi, leży i bawi się karuzelą. Także otwieramy kalendarz adwentowy. Ok, i mamy czwóreczkę. Powiem Wam, że tu jest coś szklanego na pewno i coś dla Lili. Może jakaś kula? Tak, zgadłam, ale jaka piękna! Śliczna, pingwinek, naprawdę ekstra. I oczywiście na pewno dla Lili jakiś przysmak, zaraz sprawdzimy. I oczywiście dla mojego prosiaczka jest ciasteczko. Ale kula jest naprawdę przepiękna. Wygląda super. Co myślicie o niej? Widziałam, że będziemy sobie zgadywali, co będzie w kolejnym dniu. Także będę Wam codziennie pokazywała prezent z dnia następnego. Wygląda on w ten sposób, nie jest to jakieś twarde, nawet coś w plastiku chyba jest. Nie mam pojęcia, także zgadujcie. I zobaczcie, jak przez noc napadało i zrobiło się pięknie, biało. Po prostu super magicznie i świątecznie. Daniel jest teraz naszym prosiakiem na dworze, na spacerku i powiem Wam, że zamówiłam mu prezent na Mikołaja i jeden prezent mu dam na Mikołaja właśnie, a jeden dam mu dzisiaj, bo jego saszetka, taka ta nereczka jest w opłakanym stanie i stwierdziłam, że pora dać mu prezent wcześniej i zamówiłam mu coś takiego, także za chwilę mu to dam, jak wróci. I tak sobie myślałam, że nie mam ani żadnego swetra świątecznego, ani żadnej koszulki. Także chociaż dziecko będzie moje świąteczne, ona właśnie sobie tam rozmawia z karuzelą, także możecie ją słyszeć. I dzisiaj znowu ją ubierzemy jakoś świątecznie, już Wam pokazuję jak. Nałożę jej te super body z napisem moje pierwsze święta i do tego takie spodenki w renifery, w bałwanki i w pingwinki. Także tak dzisiaj będzie, taką dzisiaj będzie miała stylówkę moja córeczka. Pingwinek będzie stał sobie tutaj, na tym stoliku. Ja tymczasem idę robić owsiankę dla Daniela i jakieś kanapeczki dla siebie na śniadanie. I powiem Wam, że dzisiaj mamy w planach załatwić pewną ważną sprawę, także na pewno zostawimy fasolkę u mojej mamy i pojedziemy załatwiać swoje interesy. Także na razie się z Wami żegnam i idę robić śniadanko. I co Ci się stało z włosami? Zobaczcie, jakiego mamy lokatora na parapecie w kuchni. Siedzi sobie jakiś gołąbek? Chyba tak. Nie wiem, co to jest. Okej, ja już pomalowana, Niunia przed chwilą wstała i będziemy ruszać, także ja się powoli będę zbierała. Jak widzieliście, otworzyłam już kalendarz z czekoladkami, czekoladkę zjadł Daniel. A teraz poszedł odśnieżyć auto, podjechać pod blok i co? I my powoli będziemy się, tak jak mówiłam, zbierać. Nie wiem, czy Wy to zauważycie, ale chyba nie. Jak bardzo pada na dworze. Nie widać tego w kamerze niestety. Wzięłam od mamy już skarpetę świąteczną, bo mieliśmy tylko dwie, a potrzebne są nam teraz trzy. I dzisiaj przyniosę pozostałe ozdoby i może jutro ozdobimy troszeczkę mieszkanko. Jeszcze tylko nakarmię moje ziewające dzieciątko świąteczne i jesteśmy gotowe. Christmas Eve is coming soon. Now you dear old man, whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock
właśnie wróciłyśmy do domku. Tak? U babci byłaś? Babcia cię pilnowała? My już wszystko praktycznie pozałatwialiśmy z Danielem. I teraz wyszedł z psem, musi jeszcze dowieźć Ksero w pewne miejsce i wraca do domu i spędzamy czas razem. Tak, Wiki? Być dopiero wstałam. Dopiero wstałam, tak? Właśnie dodałam nowe zdjęcie na Instagram, także jeśli macie ochotę, to wpadajcie. Nie sobie leżymy i się zastanawiamy, jak my jutro damy radę nagrać vlogmas. Jutro będzie kiepski dzień, ponieważ Wiktoria ma szczepienie, a to jest dla mnie coś okropnego. Ostatnio płakałam chyba gorzej niż ona. I już mówiłam, że wolałabym chyba rodzić, niż żeby ją szczepili. Także trzymajcie za nas kciuki jutro, proszę. A tymczasem będziemy jeść. Będzie jadł, ten będzie jadł. I co? I odezwiemy się do Was później. Tak? Jesteś zniecierpliwiona? Chcesz jeść? Chcesz jeść, Wiki? Trochę się do Was nie odzywałam, ale powiem Wam szczerze, że spędzaliśmy czas we trójkę, a nawet we czwórkę, bo z Lilą. Także żegnam się z Wami i widzimy się jutro. Pa, pa!